It's my privilege to be with you. Cieszę się, że mogę być z wami. Jest to mój przywilej. I would like to express my appreciation to Pastor Dzięgielewski for his introduction today and for his presentation. Pragnę skierować wyrazy uznania do brata Jarosława Dzięgielewskiego za ten wstęp i za to przesłanie, które do nas skierował. For some time I've been concerned about the strong influence that's impacting people's minds through internet. Już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad silnym wpływem, jaki internet wywiera na umysły naszych wyznawców. And as you know, the access to all writings, letters, manuscripts written by Ellen White, it's all available online. Jak wiecie, wszystkie dzieła Ellen White są dostępne w internecie. And people choose and pick whatever they want. I ludzie wybierają to, co chcą. And my question was, what is it really that God wants us to hear through that prophetic voice? Pytanie, jakie sobie zadaję, to jest to, co Bóg chce, abyśmy usłyszeli dzięki temu proroczemu głosowi. I have also noticed that sometimes we tend to quote Ellen White. Zauważyłem również, że czasami cytujemy Ellen White. We use certain phrases from her writings. Wykorzystujemy pewne wyjątki z jej pism. But we do not understand her in the great scheme of history. Ale nie rozumiemy jej i jej dzieła w szerokim obrazie całej historii. She seems to be detached from the contextual flow of our history. Wydaje się, jakbyśmy ją traktowali poza kontekstem ciągu historycznego. So I began to ask different questions. Dlatego zacząłem zadawać inne pytania. 12 years ago now, 13 years ago, when I came to the research center. 13 lat temu, gdy dołączyłem do zespołu badawczego przy Ellen White Estate. I've noticed that we have doctoral degree, dissertations. Zauważyłem, że mamy prace doktorskie. Master dissertations. Również magisterskie. We have developed sort of quite a supposedly clear understanding of inspiration. Że mamy dość jasne i wyłożyliśmy dość jasno zrozumienie natchnienia. And we still have a problem. Ale i również sobie zrobiliśmy problem, kłopot. From that I've asked another question. Is it possible that we have lost the sight of something significant and important? Zadałem sobie pytanie, czy czegoś ważnego, czy coś ważnego nam nie umknęło? I want to make an agreement with you. Chcę zawrzeć z wami taką umowę. One of my role is to push the boundaries. Moją rolą jest przesuwać granice, jakby do... In education, from the perspective of research, z perspektywy badacza, of our publications, i naszych publikacji, we tend to explore certain areas. Badamy pewne dziedziny życia. One of my role is to challenge you. Więc jedną z moich ról jest stawianie wam wyzwań. I'm sure that you will agree with some of the things that I will say. Jestem pewien, że z pewnymi rzeczami, które powiem, zgodzicie się. But maybe you might be a little bit nervous. Ale może się tak zdarzyć, że troszeczkę się zdenerwujecie. You might say, well, where is he taking us? I powiecie, gdzie on nas prowadzi? Well, I would like to make an agreement with you. Chcę zawrzeć z wami taką umowę. I came to one conclusion. Doszedłem do jednego wniosku. I've learned some things in life, maybe not much, but I came to one most important conclusion. Nauczyłem się czegoś w życiu, może nie za wiele, ale jeden ważny wniosek wyciągnąłem. That what matters to God, że to, co liczy się dla Boga, is the life that we have. To jest życie, jakie prowadzimy. You and I, Piotr, may not agree on certain things. Możemy się z Piotrem nie zgadzać w pewnych kwestiach. In the process of our dialogue, we may learn from each other. Rozmawiając ze sobą, możemy czegoś się od siebie nauczyć. But if you think differently, ale jeśli myślisz inaczej, it is my responsibility to listen to you. Powinienem ciebie wysłuchać. To see if I can learn something. I zobaczyć, czy może z tego się coś mogę nauczyć. But I need to respect you as God respects you. Ale powinienem się tak szanować, jak Bóg ciebie szanuje. Can you see the point that I'm trying to make? Widzicie, o co mi tutaj chodzi?
You may not agree with me, but please respect me for who I am. Możecie się ze mną nie zgadzać, ale przynajmniej szanujcie mnie we jako człowieka. We can dialogue together. Jesteśmy zaangażowani w dialog. If you will have some questions, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, during the question time or privately, w tym czasie, który jest przeznaczony na to, albo w rozmowie prywatnej, let's dialogue. Rozmawiajmy ze sobą. Let's grow together. I wzrastajmy razem. Maybe sometimes we may agree to disagree. Może czasami będziemy musieli się zgodzić, żeby się nie zgodzić. But please, ale proszę was, let's respect each other. Szanujmy się nawzajem. Because Jesus Christ came to give his life for each one of us. Bo Jezus Chrystus przyszedł tutaj, aby oddać życie za każdego i każdą z nas. So I would like to talk to you in the first sessions about Ellen White, an inspirational visionary or a prescriptive dictatorial writer. Chciałbym w pierwszej sesji zastanowić się nad tym, czy Ellen White była wizjonerką, która inspiruje, czy też niemal dyktatorką, która nakazuje. I want to take you to the Bible just for a few moments in 1 Peter chapter 1. Otwórzcie ze mną pierwszy list Piotra. And you well known, and you know well that passage. Jest to znany cytat. In verse 10 of chapter 1, Peter says, w wersecie 10 pierwszego rozdziału Piotr pisze: concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you search intently and with greatest care, trying to find out the time and circumstances of which the Spirit of Christ in them was pointing and predicting. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się oni prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. The prophets of God were not only influenced by inspiration from God. Prorocy Boży nie tylko byli pod wpływem natchnienia Bożego, but they were challenged to search, ale oni mieli również poszukiwać, to develop their understanding, badać, aby poszerzyć swoje zrozumienie. For what purpose? W jakim celu? God loves his people. Bo Bóg kocha swoich ludzi. He respects his people. Kocha i szanuje swój lud. He will do his utmost to attract people to himself. Zrobi co tylko w jego mocy, aby przyprowadzić ich z powrotem do siebie. The whole purpose of the prophetic gift. Celem udzielenia daru proroczego jest nurture people. Jest budowanie ludzi, wzmacnianie, odżywianie. And to comfort people. Pocieszanie. And to help them to refocus essentially on something that is relevant to God. I skierować ich uwagę na to, co jest związane z Bogiem. Okay. I would like to suggest to you, I'm not quite sure how it is in Poland, but you have a similar story in United States, in Australia and in some other countries. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale podobnie wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, w Australii i w innych miejscach. We have three groups of people. Mamy trzy grupy ludzi. We have a group of those who totally reject the prophetic gift. Pierwsza grupa to ci, którzy zupełnie, całkowicie odrzucają dar proroctwa. They do not wish to hear about it. Nie chcą w ogóle o nim słyszeć. I have students who come to my class and often they will say, I really am not interested. I don't want to hear anything about it because it was used against in an abusive way. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi naukami, ponieważ one były w sposób nieprzyjazny dla drugiego człowieka używane. There are those who take a very literal reading of Ellen White without any contextual understanding. Są też tacy, którzy bardzo dosłownie przyjmują i bez kontekstu dzieła Ellen White. And there's a third group. Jest też trzecia grupa ludzi, who twist Ellen White's writing. Którzy przekręcają to, co ona napisała. And use them for their own purpose. I używają dla swoich własnych celów. You know, if you have a hobby horse in theology, pardon? If you have a hobby horse, if you have something that you want to focus on. Okay, jeśli macie coś takiego konika w teologii, you can prove any, that's it. You can prove anything from the Bible. To możecie udowodnić na podstawie Biblii wszystko. And from the prophetic gift. I podobnie jest z darem proroctwa. So what we need to ask ourselves, whether this issue prevailed during Ellen White's time. Jakie pytanie powinniśmy sobie zadać? Czy to również był problem w czasach Ellen White? Please, Peter, if you would like to read that statement. Wielu ludzi bierze dane przez Pana świadectwa i stosuje je według swoich przypuszczeń, wybierając zdanie tu, zdanie tam,
wyrywając je z kontekstu i stosując według swoich poglądów. W ten sposób biedne dusze zostają zdezorientowane. Gdyby ludzie mogli odczytać wszystko, co zostało dane w uporządkowany sposób, ujrzeliby prawdziwe zastosowanie i nie byliby zakłopotani. Wiele z tego, co rzekomo jest poselstwem od siostry White, stawia ją w złym świetle, bo ludziom wydaje się, że świadczy ona na korzyść rzeczy, które nie są zgodne z jej zamysłem i osądem. I'll cover the issue of hermeneutics in more detail tomorrow. Hermeneutyką zajmiemy się szerzej jutro. But we can also see that during her time there were people who were taking things out of context. Ale widzimy, że również w jej czasach byli ludzie, którzy wyrywali jej wypowiedzi z kontekstu. Presenting the prophetic voice in a wrong way. I przedstawiali ją w złym świetle. So my question. Pytanie. Is simple. Jest proste. What was God's purpose in raising a prophetic voice? W jakim celu Bóg skierował do ludu swego głos proroczy? Let me give you a little background. Pozwólcie na tło historyczne. As a Seventh-day Adventist church, we have focused very strongly on the biblical interpretation of the book of Daniel. Jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego bardzo skupiliśmy się i skupiamy na interpretacji Daniela, Księgi Daniela. The prophetic time, czas proroczy, taking us to the time of the end, który doprowadza nas do czasu końca. And then we've made certain conclusions about the time of the end. I później dochodzimy do pewnych wniosków dotyczących czasów końca. And we have failed to see it from a bigger perspective. Ale zapominamy o szerszym obrazie. That period was quite interesting and essential. Ten moment w historii był bardzo istotny. It was definitely a prophetic God-ordained time. Pardon? It was a prophetic and God-ordained time. To był czas, okres proroczy wyznaczony przez Boga. Stąd ważny. However, as you look at the big picture at history, ale gdy spoglądamy na szeroki obraz rzeczy, as we move towards the time of the end, przybliżając się do czasów końca, and as we later on move into the eschatological time of waiting, i gdy zbliżamy się do eschatologicznego okresu oczekiwania, our world was embraced by so many influences that would and still are impacting people's mind and thinking. Działo się wtedy tyle różnych rzeczy, które i w naszym czasie oddziałują na umysły ludzi. Swaying them from the reality of God's presence in human life. Odwracając ich umysły od realności Bożej obecności w życiu człowieka. Age of enlightenment. Wiek oświecenia. Reformation through the French Revolution. Reformacja i później rewolucja francuska. At that time, because of the abuses in the Christian church, people rejected the idea of God. Ze względu na nadużycia, jakie pojawiły się w kościele chrześcijańskim, zostali odrzuceni, kościół odrzucony. Reformatory movements. Dalej mamy duchowe i religijne przebudzenia. So what I'm trying to briefly point out to you, is it possible to extend and expand our thinking, suggesting that it's not only simply a prophetic timeline. Pytanie, czy możemy nieco poszerzyć nasze zrozumienie i zauważyć, że to nie jest tylko linia czasu proroczego. But that there was need for God to raise a prophetic voice for a specific purpose to help us to survive in that time of the end. Ale że iż Bóg uznał, że potrzebny jest głos proroczy, abyśmy te czasy końca mogli przetrwać. So, let me give you another example. Kolejny przykład. I always teach students and I'm saying, how can we discern God's movements in history and in people's lives? How can we discern God's movements? W jaki sposób, zadaję studentom pytania, w jaki sposób możemy rozpoznać Boże działanie w historii świata? I want you to notice something very interesting. Zauważcie coś ciekawego. As we come closer to that sort of crucial time of the great disappointment, gdy zbliżamy się do tego kluczowego momentu wielkiego rozczarowania, as early as 1664, we had a gradual development of the Sabbath concept in the United States. Już od roku 1664 stopniowo rozwijała się prawda o sobocie. In 1843, the Seventh-day Baptist became very evangelistic in proclaiming the importance of Sabbath. W 1843 roku Baptyści Dnia Siódmego już zwiastowali istotę tego dnia. In 1816, Miller experienced conversion. W 1816 nawrócił się William Miller.
2 years later he grasped the idea of the second coming of Jesus Christ. 2 lata później uchwycił sedno powrotu Chrystusa. Several years later we have the beginning of the Millerite movement. Kilka lat później mamy początek ruchu Millerowskiego. Unfortunately Miller never predicted a date. Unfortunately. Miller never predicted a date. Niestety Miller nigdy nie przewidział daty powtórnego przyjścia. He suggested that Christ would come sometime before between March 1843 and March 1844. Przewidział tylko, że powróci pomiędzy marcem March 1843 pomiędzy marcem 1843 i marcem 1844. There was another gentleman who later on introduced the idea of a specific date. Później jeszcze jedna osoba wprowadziła pomysł daty, szczegółowej daty. I want you to notice something fascinating. Ale zwróćcie uwagę na coś fascynującego. Gradually you will see the emergence of the prophetic voice. Zobaczymy, że stopniowo pojawiał się ten głos proroczy. And I will come back to that, but wrócę do tej kwestii. Ellen White, who was born in 1827, as a Methodist. Ellen White urodziła się w 1827 roku jako metodystka. Then in rodzinie metodystycznej. In 1844 in December she received the first vision. A w grudniu 1844 otrzymała pierwszą wizję. But there was a life experience that she went through during that phase before the great disappointment. Ale przed wielkim rozczarowaniem miała swoje życiowe doświadczenia, poszukiwała Boga. So on the 22nd of October 1844. 22 października 1844 roku. After the great disappointment. Po wielkim rozczarowaniu. You have groups of people who are discouraged. Były grupy ludzi, którzy byli zniechęceni. Who are ready to give it up. Którzy chcieli się poddać. Please note that the Millerites. Zwróćcie uwagę na to, że Milleryści believed in the second coming of Jesus Christ on the authority of the scripture. Wierzyli w powtórne przyjście Chrystusa, opierając się na autorytecie Pisma Świętego. Imagine what happened during that time where that belief was just wiped out from under their feet. Wyobraźcie sobie, co się stało, gdy mówiąc obrazowo, to wierzenie, ta podstawa została po prostu wyciągnięta im spod nóg. It was my privilege during one of the visits to United States to visit the Hiram Edson Band. Podczas jednej z wizyt w Stanach Zjednoczonych odwiedziłem stodołę Hirama Edsona. Can you imagine group of believers? Wyobraźcie sobie grupę wierzących. On that time of waiting, conviction that Jesus was to come. W tym czasie, kiedy byli przekonani, że Jezus powraca. They spent their night praying sincerely. Modlili się żarliwie. When we were out there, we were recalling this experience, singing together. Gdy byliśmy tam, przypominaliśmy sobie te doświadczenia, wspólnie śpiewaliśmy. It was a powerful experience. To było wspaniałe doświadczenie. And then nothing happened. Ale nic się nie stało. Please read the experience. Co się później stało? Minęła północ. Były modlitwy, oczekiwanie, zaszklone oczy. Kogut swym pianiem obwieszczał kolejny dzień, ale nie był to zwiastun drugiego adwentu. W końcu nastał brzask i już nikt nie mógł udawać, że 22 dzień jeszcze trwa. Ten dzień przeminął. Chrystus nie przyszedł, a na farmie Hirama Edsona słychać było szloch, tak jak i na tysiącach innych spotkań tego dnia. Pytali jeden drugiego, czy Pismo Święte się myli, czy nie ma nagrody dla wybranych, czy nie ma dnia sądu, czy Biblia to fałsz, czy w ogóle Bóg istnieje. Can you imagine the spirit of heartache and disappointment? You believe in something and suddenly it just goes out. Wyobrażacie sobie, jaki to był wewnętrzny ból i rozczarowanie, gdy w coś wierzycie głęboko, a to po prostu zostaje wam wyrwane. And in my own mind I've asked the question. Sam sobie zadaję takie pytanie. If I truly believe in the God who is out there. Jeśli wierzę w Boga, który jest w niebie, experiencing the pain of that time with his people, i jeśli doświadczam tego bólu w czasie razem z jego ludem, how did God feel? Jak Bóg się wtedy czuje? Well, as I said, God always sees a bigger picture. Jak powiedziałem, Bóg zawsze widzi szerszy obraz rzeczy. As they moved out from that barn the next morning. Gdy następnego ranka spotkali się Hiram Edson,
Hiram Edson said to his friends the following thing. Powiedział do swoich przyjaciół to, co odczytamy. Jest Bóg na niebie. Dał się nam poznać w błogosławieństwach, w przebaczeniu, w odkupieniu i teraz też nas nie zawiedzie. Niedługo tajemnica zostanie przed nami odkryta. Poznamy, jaki Bóg miał cel i ten sekret stanie się wtedy jasny jak słońce. Yeah, let's go and comfort our people. Pójdźmy pocieszyć braci słowem zapewnienia. Comfort with what? Ale czym ich mamy pocieszyć? They didn't realize that journey would continue. They wouldn't. They did not realize that the journey would not. Nie zdawali sobie sprawy, że no, nie skończy się ich życie teraz z przyjściem i że będą musieli dalej żyć. And as they moved along the fields. I gdy przemierzali pola, Hiram Edson describes his experience. By the way, some people suggest that he had a vision. Hiram Edson did not have a vision, but actually he. Their understanding was saturated in the Bible, and as they moved out from that sort of disappointment. Mm-hmm. Niektórzy sugerują, że Hiram Edson w tym momencie miał wizję, ale on nie miał jej. Tylko jego umysł był tak przesiąknięty i tych ludzi był tak przesiąknięty biblijnym zrozumieniem, że te myśli po prostu same się zebrały. Zobaczyłem jasno i wyraźnie, że nasz najwyższy kapłan, zamiast wyjść z miejsca najświętszego w niebiańskiej świątyni i przyjść na naszą ziemię 10 dnia 7 miesiąca na koniec 2300 dni, po raz pierwszy wszedł do drugiego pomieszczenia tej świątyni i przed przyjściem na ziemię miał do wykonania pracę w miejscu najświętszym. Starali się rozwikłać znaczenie tego po wydarzeniu rozczarowania. To, co teraz powiem, jest bardzo ważne, więc proszę was o uwagę. It's important. Our entire theology, cała nasza teologia and our understanding of God and his acts in history oraz nasze zrozumienie Boga i jego działań w historii is solidly based on the authority of the Bible, not on Ellen White. Opiera się na autorytecie Pisma Świętego, a nie Ellen White. Because it's during that time that Hiram Edson with his friends began to develop the whole understanding and response why Jesus didn't come. Bo właśnie w tym czasie, po rozczarowaniu, Hiram Edson zaczął rozumieć, dlaczego Jezus nie przyszedł. Now, in December, 2 months later, dwa miesiące później, w December grudniu, 1844, we do not know the exact date. Nie wiemy, jaka była to dokładnie data. Ellen White received the first vision out of the 2000 visions. Ellen White otrzymała pierwszą z 2000 wizji. And this is what she saw. I oto co zobaczyła. You'll find that picture in the White Estate. Znajdziecie ten obraz na ścianie w Ellen White Estate. In that vision she saw God's people traveling towards the destination. W tej wizji widziała ludzi, którzy podróżowali, udawali się w kierunku swojego przeznaczenia. Some were disheartened, some were giving up and falling away from the road. Niektórzy byli zniechęceni, rozczarowani, nawet upadali, wypadali z tej drogi. And in the center of that journey she saw Jesus. Ale w środku tej wizji i tej podróży ujrzała Jezusa, who was encouraging, uplifting the people, który podnosił na duchu tych ludzi, tych wędrowców, keep on going, tych, którzy udawali się we właściwym kierunku. Now, let me come back to Ellen White. Pozwólcie, że wrócę do Ellen White. As a church, we always look at Ellen White's ministry from the perspective of the 70 years of her ministry to the church from 1844. Mówiąc o Ellen White, koncentrujemy się najczęściej właśnie na tym, co się działo po 1844 roku. At the moment I'm completing a book on her life from about 1836 to 1844. Ale właśnie teraz kończę książkę na temat jej życia pomiędzy 1836 a 1844. To jest niezwykle istotny okres w jej życiu, który po prostu pomijamy. At the age of 9 she is experiencing a horrible life disappointment. W wieku lat 9 przeżyła ogromne rozczarowanie. She was very bright. The parents had great expectations for her. Była bardzo
uzdolnionym dzieckiem, rodzice wiązali z nią wielkie nadzieje. And her world turned upside down. Ale to wszystko obróciło się do góry nogami. She couldn't complete education anymore. Nie była w stanie już kontynuować kształcenia. She talks about the time of loneliness. Mówiła o swojej samotności. About her problems, o problemach, które miała. She couldn't sort of even sort of talk to anyone because people would not understand. I nie miała nawet z kim o tym porozmawiać, bo nikt jej nie rozumiał. At the age of 12-13 she attended a camp meeting, a Baptist camp meeting. W wieku lat 12-13 and she experienced a conversion. Była na spotkaniu namiotowym i tam dostąpiła nawrócenia. And when you read the story of her conversion, i gdy czytacie historię jej nawrócenia, it wasn't something like I agree with the fundamental teachings of the church, therefore I can be baptized. It wasn't like that. To nie wyglądało tak, że ona mówiła: zgadzam się z fundamentalnymi zasadami wiary adwentystów i została ochrzczona. She said, I was in the presence of Jesus. Powiedziała: byłam w obecności Jezusa. And I cannot describe that experience, but I felt accepted just as people in the Bible were accepted when Jesus was alive. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale czułam, że zostałam przyjęta, zaakceptowana przez Jezusa tak jak ludzie, którzy byli w jego czasach, gdy był na ziemi. I'm going to make a point which is very important. Bardzo ważna myśl, którą teraz podkreślę. Because I suggest that from the age of 12 chcę powiedzieć, że od wieku lat 12 przez całe swoje życie she developed what I referred to było w jej życiu coś, co ja nazywam attachment to the significant other. Przywiązaniem do drugiej istotnej, ważnej osoby. It's taken from the developmental theories. Jest to zaczerpnięte z teorii rozwojowych dzieci. For a newborn child, dla dziecka nowonarodzonego, the most significant person during those early stages is who? Najważniejsza osoba, kto jest tą najważniejszą osobą? Matka, oczywiście. Then the father, it's extending. Później ten krąg się rozszerza, dodajemy ojca. But you see, in her life she begins a new journey. Widzimy, że rozpoczyna ona w swoim życiu nową podróż. Of attachment to the significant other, her God. Związanie się z tą drugą istotną istotą, którą jest Bóg. During that time she begins to ask questions, what is it like to be in the presence of Jesus? Zadawała sobie wtedy pytanie, jak to jest być w obecności Jezusa. And she describes a dream that she had. Opisała sen, który miała. And she says when the angel brought her before Jesus. I powiedziała, że gdy anioł przyprowadził ją przed Jezusa, do Jezusa. I knew that he was acquainted with all the matters of my heart. Byłam świadoma, że on zna wszystkie bolączki mojego serca. Now, later on, that experience had a tremendous impact on her. Później, because later on, at the age of 57, to doświadczenie miało na nią ogromny wpływ, bo w wieku lat 57, when she visited the places of her childhood experience, this is how she described gdy udała się do miejsc, które związane były z jej dzieciństwem, oto jak je opisywała. Please read it. Podczas pobytu w Portland z panem Macombrem odwiedziłam miejsca związane z wczesnymi latami mojego życia. Między innymi miejsce, gdzie zdarzył się wypadek, który uczynił mnie inwalidką na całe życie. To nieszczęśliwe zdarzenie, które przez pewien czas rodziło moją gorycz i było trudne do zaakceptowania, okazało się błogosławione w skutkach. Okrutny cios, który przyćmił ziemskie radości, skierował mój wzrok ku niebu. Być może nigdy nie poznałabym Jezusa, gdyby nie smutek wypełniający moje wczesne lata, który sprawił, że szukałam pocieszenia w Nim. At the age of 57 she's going back to that experience and she's saying, hey, that experience has changed my life and kept me going because I have found refuge in Jesus. Mając 57 lat wraca myślami do tego pierwszego doświadczenia i mówi, że ono zmieniło moje życie, bo skierowało mnie ku Jezusowi. Słuchajcie się w to, ponieważ doświadczyła tego rozczarowania. And this is what she said. Powiedziała: byliśmy zdumieni i rozczarowani, ale nie wyrzekliśmy się wiary. Okay, stop. Faith in what? Wiara w co? If your entire understanding, your theology is completely wiped up. Skoro całe podstawy teologiczne poszły, rozsypały się w proch. What remains? Co pozostaje? A conviction. Przekonanie. Even though he slays me, nawet gdyby mnie zabił, powiedział Hiob,
I will trust him. Będę mu ufał. And this is what I'm trying to point out to you. We're looking at those early developmental stages because from then on. I właśnie na to zwracam uwagę, bo w tych pierwszych etapach rozwoju dziecka Ellen White will continually encourage the church to refocus. Jest to ważne, co się dzieje, bo później od tamtego momentu Ellen White zwracała uwagę Kościoła on implicit trust and confidence in God. Na to, aby ufać Bogu. And in the vision that she saw in December, w wizji, tej grudniowej wizji, she saw Jesus, she saw people on the journey. Ellen White ujrzała Jezusa, ludzi, którzy podążali w drogą. The second coming of Jesus Christ was given. Drugie przyjście, powtórne przyjście Jezusa było pewne, on przyjdzie. And a week later, after the first vision that she saw, i tydzień po tej pierwszej wizji, she received another vision with a specific call. Otrzymała drugą wizję, która jednak już była z określonym wezwaniem. And I would like to suggest to you, chciałbym zasugerować, that the main role of the prophetic gift, że głównym zadaniem proroczego daru is nothing else but to bring comfort and encouragement to people. Jest nic innego jak tylko pocieszenie i wzmacnianie ludu Bożego. This is why I'm so frustrated when I see church members using the prophetic gift for criticism. Dlatego jestem bardzo sfrustrowany, gdy widzę, że członkowie Kościoła używają tych cytatów, aby krytykować innych. Rolą, jaką spełniała Ellen White, było zachęcanie, podnoszenie nas na duchu, wzmacnianie naszej nadziei. And you know what we have done? A wiecie, co z tym zrobiliśmy? Would you like me to show you what we have done? Czy chcecie, żebym wam pokazał? We have replaced the presence of Jesus and we have taken Ellen White from this spot and we have placed her in this. Zamieniliśmy miejscami Jezusa z Ellen White, umieszczając ją na miejscu Zbawcy. And let me tell you, even by using the writings of Ellen White, you can lose the sight of Jesus. Mogę wam powiedzieć, że nawet studiując i badając pisma Ellen White, możemy stracić z oczu Jezusa. She soon shared the good news with the people in Portland. Wkrótce podzieliła się dobrą nowiną z wierzącymi w Portland, encouraging their confidence, wzmacniając ich, zachęcając. During that time between 1844 and 1863, the church began to develop the basic doctrinal understanding. Między 1844 a 1863 Kościół rozwijał główne doktryny swojego. How different were we to other Christian denominations? W jaki sposób odnosimy się do innych denominacji? But during that time we have the gentle guidance of the prophetic voice. Ale właśnie w tym czasie było przewodził nam ten proroczy Boży głos. Ellen White was never used to form our theology. Ellen White, zadaniem Ellen White nie było formowanie naszej teologii. When our church struggled in the biblical understanding at a certain point of time, gdy nasz kościół miał problemy i zmagał się z pewnymi kwestiami w tym okresie, a vision for one purpose, for clarification. Otrzymała wizję, która była przeznaczona dla tej szczególnej sytuacji, aby it ją objaśnić. Like this. Keep on studying the Bible. Była to wizja, która zachęcała do studium Biblii. And during that time God spoke to those early pioneers in the language that they could understand and the language that they were already developing. Wtedy to Bóg przemawiał do pionierów językiem, który byli w stanie zrozumieć. So with that I would like to suggest to you, our early pioneers did not have a clue about the ongoing journey in that eschatological time of waiting. Mając to w pamięci, chcę wam powiedzieć, że nasi pionierzy nie mieli pojęcia o about the second coming, or about the ongoing journey. Że ta droga jeszcze będzie trwała, że no, skoro Jezus nie przyszedł, no to będą jeszcze szli dalej. Oni byli pewni, że to nastąpi jak najszybciej. Dziś i jutro pokażę wam, w jaki sposób Bóg budował wizję, tę perspektywę w swoim ludzie. But you know, sometimes we became very legalistic.
czasami stajemy się bardzo legalistyczni. George Knight in his book biography about Joseph Weitz. Now Joseph Bates, pardon me, was our theologian. Mm-hmm. Our theologian. George Knight napisał biografię Josepha Batesa. Notice how he describes the influence of Joseph Bates. Zwróćcie uwagę, jak opisał wpływ, jaki wywarł Bates. Batesa wpływ w rozwój adwentyzmu nie był całkowicie pozytywny. Jego legalistyczne tendencje, pomieszanie zachowania z religią oraz życie w strachu przed sądem miały niezdrowy wpływ na późniejszy adwentyzm. We were very legalistic because in order to prove our doctrine we were losing sight of Jesus. Gdy jesteśmy legalistyczni, skupiamy się na doktrynie, tracimy z oczu Jezusa. This is how we saw the plan of salvation. W taki sposób widzieliśmy plan zbawienia. Historie biblijne. Na czym się skupiamy, gdy patrzymy na ten obraz? Co jest głównym elementem? Przykazania, drzewo życia. Zobaczcie, jak w porównaniu jest wielkość tego krzyża. Jest to historia biblijna od ogrodu Eden do Jerozolimy. Legalizm powoduje, że skupiamy się na czymś innym, which is important, co jest ważne, but God has something different inside. Ale Bóg skupia się na czymś innym. I want to suggest to you that as our church develop organization, health message, education, mission to the world, we were heading towards major crisis in 1998. Chcę wam powiedzieć, że gdy Kościół rozwijał się i rozwijał organizację kościelną, przesłanie na temat zdrowia, edukacji i misji w Europie, zmierzał tak naprawdę w kierunku kryzysu. And God used that prophetic voice to cast a visionary perspective right through. Dlatego Bóg skierował prorocze słowo, aby właściwie ukierunkować Kościół dzięki tym wizjom. At one point in 1974, now not at the visionary language. Notice how Ellen White challenged our leaders at that time. Zwróćcie uwagę na to, jak w 1874 roku, jakie wyzwanie Ellen White postawiła przed przywódcami. Mówiła o niej jako o niezwykłym śnie, w którym posłaniec powiedział jej: wasze zamysły co do pracy na ten czas są zbyt ograniczone. Musicie spojrzeć szerzej. To poselstwo będzie głoszone z mocą na całym świecie, w Oregonie, w Europie, w Australii, na wyspach, wśród mórz. Miasta i wsie stanowią część Bożej winnicy. It's a visionary encouragement. Don't think small, think big. Zachęta do uchwycenia właściwej wizji. Nie koncentrujcie się na jakimś niewielkim skrawku. Myślcie right through the time she's encouraging the church to focus on the Bible. Ellen White zachęcała Kościół do koncentrowania się na Biblii. Study the Bible. Studiujcie Biblię. Pardon me. Okay. After her husband passed away in 1891. Po odejściu męża in her husband. 1891. W 1881 po śmierci Jamesa White'a. She challenged the church to change the picture that I have shown you before. Ellen White zachęciła Kościół do tego, żeby zmienił ten obraz. Can you see the difference? Widzicie różnicę? What is right at the center? Co znajduje się w samym środku? It's the cross. To jest krzyż, tak. The cross of Jesus. Jezus, krzyż, na którym oddał życie Jezus. In 1892, during the camp meeting at Hillsborough College, she commenced actually a new revolution. W 1882 na spotkaniu namiotowym w Hillsborough College zaczęła się rewolucja w jej wydaniu. Which had an impact on Wagner. Która miała wpływ Wagner. Na Wagnera. Please note what she said at that time. Zobaczcie, co wtedy napisała Ellen White, czy powiedziała. Bez względu na to, kim jesteś lub jak wyglądało twoje życie, możesz być zbawiony tylko na drodze wyznaczonej przez Boga. Musimy odrzucić własną sprawiedliwość i błagać, aby została nam przypisana sprawiedliwość Chrystusa. To jest słowo wstępne.
aby pomóc wam zrozumieć szerszy obraz rzeczy. Pozwólcie, że zakończę myśl czymś bardzo istotnym. Kiedyś siedziałem w swoim biurze i zastanawiałem się, jak wygląda ostatni list skierowany przez Ellen White do Kościoła. Co by powiedziała, co ona powiedziała Kościołowi? 14 czerwca 1914 roku. Odczytajmy fragmenty tego listu. Skierowała ten list do jednej z sióstr. Pan skierował do mnie przesłanie dla ciebie, ale nie tylko dla ciebie, także dla innych ludzi, którzy zmagają się z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy Jezus Pan, Pan Jezus ich przyjął. Nie bój się, bo cię wykupiłem. Zaufaj Bożym obietnicom. Be still and know that I am God. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg. God is waiting to bestow the blessing of forgiveness, of pardon for iniquity, of the gift of righteousness. Bóg tylko czeka, aby obdarzyć nas błogosławieństwem przebaczenia nieprawości, darem sprawiedliwości. The most encouraging letter to the church. Jest to jeden z najbardziej podnoszących na duchu listów skierowanych do Kościoła. At the end of her life. Przy samym końcu jej życia. By the way, all my presentations and some of my publications are already translated. We make them ever available to you and the letters also as well, so you can read them for yourself. A propos te prezentacje, a także niektóre z moich publikacji są już przetłumaczone, więc będziecie mogli z nich skorzystać. Okay, I think I'm getting tangled up. Okay, but let me just go to the next one. Okay, see this picture? Widzicie to zdjęcie? I don't know whether you're aware that Ellen White had a twin sister, Elizabeth. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Ellen White miała bliźniaczkę. When they went through that Millerite movement. Gdy uczestniczyły w ruchu Millera. They were disfellowshipped from the Methodist Church. Zostały wykluczone z kościoła metodystycznego. And Elizabeth lost complete faith in God. I Elżbieta zupełnie straciła wiarę w Boga. Through her entire life. Ellen White was trying to win her back to Jesus. Przez całe życie Ellen White starała się pozyskać ją z powrotem dla Chrystusa. I'm going to read a portion from one of the last letters that she wrote to her sister. Pozwólcie, że odczytam fragment jednego z ostatnich listów, które skierowała do swojej siostry. My only helper is the Lord. Moim jedynym pomocnikiem jest Pan. When I get into these hard, suffering times, I try to be quiet in God. And to trust fully in him. Kiedy nachodzą mnie te trudne czasy, w których cierpię, staram się w cichości skupić na Bogu i ufać mu w pełni. I love to speak of Jesus. Uwielbiam mówić o Jezusie. And his matchless love. Jego niezrównanej miłości. And my whole soul is in this work. I moja cała dusza jest pochłonięta przez tę pracę. I have not one doubt of the love of God and his care and his mercy and ability to save. Nie mam ani jednej wątpliwości co do jego miłości i chęci zbawienia człowieka. Don't you believe in Jesus, Lizzie? Lizzie, czy nie wierzysz Bogu? Jezusowi? Do you not believe he is your savior? Czy nie wierzysz, że on jest twoim zbawicielem? That he has evidenced his love for you in giving his own precious gift. Że dał dowód swojej miłości przez drogocenny dar, który ci udzielił. A loving letter, friends, of encouragement to her own sister. List pełen miłości, zachęcający, podnoszący na duchu siostrę. We do not have historical evidence that her sister ever made a decision to come back. Nie mamy żadnych dowodów historycznych na to, które by świadczyły, że jej siostra wróciła do But kościoła. Who knows? Ale kto wie? But have you noticed something interesting on this picture? Ale zwróćcie uwagę na coś ciekawego na tym zdjęciu. If you look at 19th century photos, gdy patrzycie na zdjęcia z XIX wieku, guess who usually takes the prime seat? Zwróćcie uwagę na to, kto zwykle jest tym, kto siedzi. In the family photo. W zdjęciach rodzinnych.
The father. Yeah. Ojciec. The father. Okay. The important figure. Ważna Ellen White, osoba. During that time, she's 51, she already was an important person in her community. Ellen White w wieku 51 lat była ważną osobą w swojej społeczności. Have you noticed what she did? Zauważyliście, co zrobiła? She gave the prime seat to her sister, twin sister. Miejsce to uprzywilejowane odstąpiła swojej siostrze na zdjęciu. This is the kind of a person that I'm discovering in that voice, prophetic voice that God raised for encouragement. Oto osoba, jaką odkrywam w tym proroczym głosie, jaki został do nas skierowany. And finally. I w końcu. James and Ellen White had few children, but Edson was a troublemaker. Ellen i James White'owie mieli kilkoro dzieci, ale Edson sprawiał najwięcej kłopotów. He completely lost interest in religion. Zupełnie stracił zainteresowanie religią. He wrote a letter to his mother that he is not interested. Napisał do swojej matki, że po prostu mu nie zależy. Ellen White was visiting Australia and she prayed for her child. Ellen White, będąc w Australii, modliła się o swojego syna. She is in New Zealand. Jest w Nowej Zelandii. And during one evening she had a dream. I pewnej nocy miała sen. And she saw her son standing on the edge of the great waterway or beach. Widziała w tej, ujrzała w tym śnie i syna stojącego na plaży. And the big tidal wave came in and swiped his son right into the ocean. I przyszła ogromna fala przypływu, która zmiotła go z tej plaży i zabrała do oceanu. And she wrote this pleading letter. I napisała ten list pełen troski. To her son. Błagając syna o decyzję. Asking him to recommit his life to Jesus. Aby ponownie oddał swoje życie Jezusowi. It took 1 month for the letter to from New Zealand to reach America. Z Nowej Zelandii do Stanów Zjednoczonych list szedł miesiąc. And on the day Edson experienced a conversion. On the day Edson experienced the conversion. I w dniu, w którym Edson dostąpił nawrócenia, doświadczył nawrócenia, he received also a letter from his mother. Otrzymał również list od swojej matki. It just teaches me that God cares about people. To mnie uczy, jak Bóg troszczy się that o człowieka. God is not only involved in human, in history, but in human life. Że Bóg nie tylko historią całego świata się interesuje, ale również poszczególnych osób. And this is what Edson wrote to his mother. I oto co Edson napisał do swojej matki. Poddałem się całkowicie i bez reszty. Jeszcze nigdy tak nie cieszyłem się życiem jak teraz. Przez lata odczuwałem presję, starając się tak wiele osiągnąć i zawsze mi to przeszkadzało. Teraz wszystko zostawiam u Zbawcy i ciężar już mnie tak nie przytłacza. Nie mam już pragnienia rozrywek i przyjemności, które wcześniej mnie radowały. Teraz radość większą niż kiedykolwiek dają mi spotkania z ludem Bożym. And with this he became a missionary to the Afro-American brothers and sisters. Stał się misjonarzem wśród naszych braci i sióstr Afroamerykanów. It's a beautiful story. Piękna historia. What I have shared with you in that first session. To, czym się teraz z wami podzieliłem, was just a background. To tylko takie tło, które just a snippet, ma służyć just a big picture. Jako obraz do tego, co będziemy mówili to później. Encourage you to look at that voice from a different perspective. Aby spojrzeć na ten proroczy głos z innej perspektywy. The next part will be a little bit more challenging. Następna część będzie nieco bardziej wymagająca. So hold on to your seats. Tak więc trzymajcie się dobrze swoich krzeseł. May God bless you. Niech Bóg wam błogosławi. Thank you.